Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na bardzo szybki i bardzo prosty deserek. Jak widzicie, to są babeczki zrobione z galaretki. Wystarczy mieć taką foremkę w kształcie babeczki, do tego zbita śmietana i posypka. Już Wam pokazuję, jak udało mi się zrobić właśnie taki fajny deserek. Tutaj mam galaretkę, to jest właśnie taka wersja galaretkowa. Można też taką, która się trochę szybciej robi i nie trzeba dodawać do niej cukru. No i trzeba tutaj postąpić zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Do tego mam trochę wody, która jest wymagana. I tu jest napisane, ile trzeba odlać, w jakiej ilości trzeba najpierw wymieszać ten proszek, a potem wlać do wody gotowanej. I tyle. I potem, jak już to będzie gotowe, to wleję do foremki. A na końcu mam bitą śmietanę do dekoracji. Dobrze wymieszaną galaretkę wlewam do foremki. To, co mi zostanie, odstawiam na później, może coś jeszcze tego dodatkowo zrobię, może wleję do jakiejś innej foremki, będzie dodatkowy deserek albo też druga porcja. I po około 2 godzinach galaretka, oczywiście spędzonej w lodówce, galaretka powinna zastygnąć. I teraz muszę ostrożnie wyciągnąć tą zastygniętą galaretkę. Tutaj już mam talerz, na który chcę ją przełożyć. Zrobię to w ten sposób, że chyba przyłożę talerz na wierzchu, zobaczę, czy to się łatwo wyciąga, czy od razu te babeczki wypadają, czy też trzeba się trochę namęczyć, ale na wszelki wypadek zrobię to w ten sposób. I teraz każdą z osobna babeczkę wypycham. I to są moje babeczki. Trochę poprawiłam je łyżeczką, ta galaretka jest nadal dosyć miękka. Może trzeba było zostawić w lodówce na chwilę dłużej. W każdym razie można łatwo je dosyć podnieść łyżeczką, łatwo poprawić ich kształt. I teraz do środka nakładam troszeczkę bitej śmietany. I deserek gotowy. Tak się prezentują moje galaretki z bitą śmietaną i z posypką. Oczywiście można zrobić wariant zdrowszy, na przykład zamiast bitej śmietany serek mascarpone czy coś innego. W każdym razie, jeśli potrzebujecie pomysłu na deserek, to jest to idealny, błyskawiczny sposób. Mam nadzieję, że on się Wam podoba. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!